To, co zaważyłem u bardziej doświadczonych fliperów, to nadchodzi taki moment, kiedy potrzebny jest wspólnik, współpracownik bądź pracownicy. Nie wszystkim chcą zajmować się sami, dlatego ten temat dzisiaj pogłębimy z Piotrkiem Wińskim Siema. Cześć, witam serdecznie. Może od tego od razu zacznijmy, bo chciałem, żeby ten odcinek był najbardziej aktualny. Na ten moment wiem, że już kilkukrotnie nagrywaliśmy, pokazywałeś, co robisz. Zresztą odsyłam też do tych odcinków, jak chcecie pogłębić, co Piotr robi, działasz w Piasecznie. Tak, działam w Piasecznie. Teraz też ze wspólnikiem, jakby Paweł w Warszawie działał. Działamy już razem. Na razie jakby orbity do okolice Warszawy i Warszawa. No, i pełne w przyszłości, wiadomo, rozszerzamy się dalej. Z Pawłem też kiedyś nagrywałem, niejednokrotnie zresztą. Ty i Paweł działaliście osobno. Skąd pomysł na to, żeby jednak połączyć siły, żeby wspólnie działać, chyba że ta współpraca już się działa, ale nie była oficjalna? Współpracę mieliśmy w sumie jedną. Paweł mi po prostu przekazał temat, bo mu się za przeproszeniem nie chciało jeździć, w sensie, bo był temat w piasecznie. No też w sensie dobrze do tego podszedł, bo wszyscy zarobiliśmy. On dał inwestora i deala. Ja go obrobiłem. W sumie dzięki Tobie wtedy znaleźłem też kupującego, tak? Sprzedałem to mieszkanie. Więc wyszło, wszyscy wygrali, a on faktycznie nie musiał się tym zajmować. No i troszeczkę te, też jakby nasz styl życia, poglądy życiowe na tyle nas zbliżyły, że fajnie tu na imprezkach czy na networkingu fajnie się gadało. I jak to Paweł powiedział, jestem. Młodym, ambitnym chłopakiem, któremu się chce i w razie czego e, nie ma problemu, żeby wziąć śrubokręt i pod, e, nie wiem, podregulować zawias tak, że on ma podej podobne podejście do życia. Tu nas to połączyło i podjęliśmy w sumie szybką decyzję, że nie było, że a nie wiem, zróbmy dwa, trzy deale, nie wiem, że po 50% kupimy na swoje spółki, tylko od razu założyliśmy spółkę i zaczęliśmy e, robić wspólne transakcje. No tak, ale mieliście też dużo większe doświadczenie w nieruchomościach. To jest raz, ale też ten odcinek chciałem, żeby był bardziej taki mięsisty dla osób, które już współ... działają z kimś, albo myślą o tym, żeby z kimś działać. Albo nie działają z nikim, ale robią już flipy, więc wiedzieliście już, po pierwsze, jakie masz oczekiwania co do potencjalnego partnera biznesowego, co do partnera życiowego, no bo to jest jednak istotne, żeby też się w miarę dogadywać. I wiedziałaś, że on i ty robicie dużo transakcji, więc jeżeli on sam sobie radzi i ty sobie radzisz, to połączenie sił może mieć sens. Też od razu śmiesznie powiem, bo to mieszkanie, które nie dość że był Paweł zaangażowany, ty i ja. To ostatecznie klient też zachwycony mieszkaniem, który ostatecznie kupił, więc wszyscy tak. zadowoleni. Jak podsumowałem ten deal, to klient był powinien być przeszczęśliwy, bo tam w pół roku 100 tysięcy lekko mieszkanie na wartości zyskał, bo to był wtedy kredyt 2%. Więc no mówię, tu był wszyscy wygrani w tym. Jak podszedłeś do wyboru e, Pawła, żebyśmy trochę mieli jakieś takie punkty, albo zobaczyli ten cały proces, bo jeżeli ktoś chciałby właśnie sobie ten proces odtworzyć w głowie, to zawsze warto zobaczyć, jak robią to inni. Tu z jednej strony troszeczkę przeciwieństwa, które uzupełniały się nam. No to jakby u Pawła w zespole pracował wcześniej z żoną. Dominika robi przecudne, jakby aranżacje, homestaging i te mieszkania nic dziwnego, że im się sprzedawały bardzo szybko i za te większe ceny, ponieważ no ja nigdy w życiu moje najlepsze mieszkanie po remoncie, homestagingu i tak dalej nie było jak. Dominiki takie minimum na przykład, tak? więc u niej ja, i na przykład to jest piękne, że właśnie oni jakby w tym elemencie projektowania, aranżacji tych wnętrz jakby no są bardzo na wysokim poziomie, więc no tutaj uzupełnia jakby Dominika nasz zespół. Docelowo też jakby właśnie chcemy zdelegować, że my się jakby specjalizujemy w zakupie, sprzedaży, pozyskiwaniu kapitału, pozyskiwaniu okazji, a niekoniecznie właśnie na kwestiach remontowych. Nawet był po części plan, żeby w ogóle od tego odstąpić, ale to prawdopodobnie w późniejszym etapie rozwoju spółki, że będziemy robić tylko flipy, powiedzmy, na brudno. No dobra, powiedziałeś o tym, co robi Dominika, że Paweł z Dominiką robią fajne mieszkania, dużo ładniejsze niż Twoje realizacje. Jaka jest rola Pawa, jaka jest Twoja, gdzie się uzupełniacie, gdzie są te przeciwieństwa? Przeciwieństwa no to właśnie jest jakby w organizacji papierologii i tym podobnych rzeczach. U Pawła jest to bardziej usystematyzowane na pewno niż u mnie i wcześniej w mojej firmie. No Tutaj ogromny progres w stosunku, odkąd współpracujemy, ułożenia wszystkiego, właśnie praca na chmurach, notatkach, kalendarzach, tak, no niby podstawowe narzędzia, ale które u mnie wcześniej to było po prostu 10% biznesu i co chwilę szukanie czegoś, a tu jest jednak usystematyzowanie tej współpracy. To Paweł trochę więcej analiz też, jakby pod względem wyceny nieruchomości, bo ja to wcześniej jakby no, miałem mały bardzo rynek typu w piasecznie i bardzo szczegółowo jakby wiedziałem Trochę intuicyjnie, tak. Powiedzmy, jak już ktoś mocno zna swój rynek, to może podchodzić do transakcji. A Paweł z kolei właśnie nawet jak w Piastecznie kupowaliśmy już mieszkanie, no to szybko bardzo telefon sonar jakieś inne tam strony i, i zrobiona szybka analiza nieruchomości, faktycznie po ile się to sprzeda, tak? Więc tutaj analiza u Pawła, pozyskiwanie kapitału też Paweł Relacje wydaje mi się, że buduje nie najgorzej, aczkolwiek widzę, że Paweł takie relacje inwestor-flipper czy inwestor jakby z inwestorami dużo lepiej mu to wychodzi. Więc on jest na pewno stricte u nas od części kapitału, pozysku. Ja w sumie bardziej od pozysku nieruchomości z pośrednikami, sprzedaż. No i tutaj wspólnie w sumie nadzór nad remontami no i tutaj ze względu na doświadczenie i ja i Paweł Mamy dość duże doświadczenie, więc tu nadzorujemy, ale to też jest kwestia lokalizacji, bo tu się podzieliliśmy. Ostatni deal na przykład na warszawskim Ursynowie, ja tam byłem trzy razy w tym mieszkaniu i pra praktycznie z Pawłem, z Dominiką, bo mają dużo bliżej, ogarnęli całego dila w stu procentach, więc u nas też logistyka jakby nie bierzemy po drugiej stronie Warszawy nic, jak mamy cokolwiek jakiś remont robić, bo już za przeproszenie nam się nie chce, ale raczej nie to, że nie chce, tylko szkoda marnować czasu na dojazdy po kilka godzin e, dla zarobieniu małej kwoty, tak? czego to pytam? Bo w sumie co kogo interesuje, jak wy jesteście podzieleni. E, chociaż mam nadzieję, że kogoś interesuje, bo mnie akurat to interesowało, bo zawsze można sobie zobaczyć na przykładzie. Okej, okay, oni tak to mają poukładane, tak, taki mają podział i to jest jedna rzecz, ale dwa też. Pod kątem samego wyboru wspólnika chciałem dodać, i to dotyczy także wyboru pracownika. Ja przechodziłem przez trzy etapy w swoim życiu w kontekście wyborów pracownika, tego więcej przechodziłem, ale tyczy się to też wspólników. W pierwszej kolejności rekrutowałem osoby, które były w danej kompetencji słabsze ode mnie. Czyli jeżeli ja potrafiłem programować i szukałem programisty, to raczej on był słabszy ode mnie, nie? że ja go uczyłem. No tak. I czemu tak robiłem? Bo wydawało mi się, że nie, wiem, nie jestem godny zatrudniać lepszych ludzi, nie stać mnie na lepszych ludzi, nie będą chcieli ze mną pracować, albo nie będę wiedział, jak sprawdzić ich pracę, więc zatrudniałem osoby, które uczyły się ode mnie. To byli bardzo sympatyczni ludzie, firma działała, ale jednak tym najsłabszym elementem byłem wciąż ja, bo jeżeli ja się czegoś nie nauczyłem, to zespół tego nie realizował. Później przeszedłem na to, że w zasadzie to były podobne kompetencje jak ja, tylko jakiś wyrywek, tak? Jeżeli ja potrafiłem i sprzedawać, i robić marketing, i programować, to na przykład jak zatrudniałem programistę, to on był na tym poziomie. I w ogóle na etapie pierwszym trudno było mi delegować jakiekolwiek zadania, bo wiedziałem, że deleguję osobie, którą jeszcze muszę poduczyć, więc w sumie często łatwiej było zrobić coś samemu. Kiedy przeszedłem na osoby, które są na moim poziomie, no to już była łatwiejsza trochę delegacja i też nie musiałem o wszystkim myśleć i o wszystkim pamiętać. Ale prawdziwa zmiana, i tu widzę to u Was, nadchodzi w momencie, kiedy osoba, którą zatrudniasz, bądź ona staje się Twoim wspólnikiem, przewyższa Cię kompetencjami, i wtedy niedelegowanie czyni Cię głupim, bo ktoś może zrobić to dużo lepiej od Ciebie. Więc jedynie, że tracisz czas, to jeszcze robisz to gorzej niż zrobiłaby to osoba. I to jest taki numer jeden, który naprawdę jak to wdrożyłem, i osoby, które zatrudniam do danej specjalizacji są dużo lepsze ode mnie, no to automatycznie łatwiej deleguję. Nie mam też tego kompleksu, że ktoś jest lepszy ode mnie, no bo po to ja jestem nadzorcą tej firmy, właścicielem, żeby takie osoby sobie dobierać. Ale najważniejsza rzecz, która się stała, na przykład jak Kamila poznałem, kiedy Kamila poznałem mojego wspólnika obecnego. To było totalne przesunięcie granicy, co to znaczy na przykład dobra sprzedaż. No tak, no to właśnie u mnie tak jak dobry remont, tak? Co to znaczy? No i to też u mnie zazwyczaj ten etap końcowy się rozciągał, a teraz to te remonty dużo szybciej przechodzą. Właśnie tu też ta kreatywność, jakby w grupie, no wiadomo, pewnie też macie tak w biurze, że siadacie, gadacie, a jak działałem sam albo jakby konsultowałem to na przykład z żoną czy tam z rodziną, no to niekoniecznie wszyscy czują jakby mój punkt widzenia, tak? A tutaj jak mamy drugiego inwestora, tak jak z Pawłem zacząłem współpracę i jeszcze no te wibracje są podobne, właśnie styl życia, pomysł na życie i tak dalej, no to takie lekkie czytanie sobie w głowie, a jeszcze Paweł ma fajnie jakby takie podejście, że jak na coś się powiedzmy, jest dobra transakcja, mamy jakiś plan i powiedzmy się najaramy, no to nagle, jakby jest kwestia dobra, to on neguje, tak? No i ja bronię tej tezy, a on atakuje i sprawdzamy, czy faktycznie ma to sens. Też widzę, że no dużo mniej pracuje przez to, że pracujemy razem, bo właśnie te kompetencje się rozchodzą i jest dużo mniej pracy, a takie same efekty, jak nie większe, tak? Więc no, tak jak 1 plus 1 to 11, tak? I, I u nas wychodzi, zaczynam to widzieć, że tak wychodzi. Bardzo fajnie, że o tym mówisz. I faktycznie takie wyznaczanie nowych standardów, tego na przykład, czego się spodziewać po dobrym project managerze, czego się spodziewać po dobrym sprzedawcy, marketingowcu, po osobie, która robi remonty, dopilnowuje tego, po tym, kto to projektuje. I przesuwa się nasza skala tego czego wręcz oczekujemy od osób, z którymi współpracujemy. I to jest bardzo dobrze, bo wysokie oczekiwania i wysokie wymagania one muszą mieć jakiś miernik. Jak nie masz tego miernika, to tak jak ty powiedziałeś, że twoje remonty, nawet twój najlepszy remont, czy tam wizualnie był OK, no to jak ja bym miał projektować mieszkania, to mimo że ja ją potrafię cały proces dopiąć, to on, te mieszkania byłyby kiepskie, brzydkie, nie? Robi to osoba, która nawet jest bez doświadczenia, ale powiedzmy, że jest kobietą, i ona robi to nagle dwa razy lepiej. Ja to dopilnuję. Intuicyjnie. Intuicyjnie. Oczywiście, jak jeszcze jest ktoś, kto ma specjalizację, ma doświadczenie, to stawia w zupełnie nowy poziom i chyba o to chodzi, nie? żebyśmy sami ciągle przekraczali kompetencje firmy. Tak, w firmie. tutaj też z Pawłem jest często: no, przed samym sobą mogę się, siebie oszukiwać, że a zrobię to jutro, zrobię to pojutrze, albo zrobię to trochę gorzej. Ale jak już masz drugą osobę, którą jakby no musisz dowieść temat, to mówię, to dużo szybciej te flipy wychodzą, ponieważ no tutaj do, do każdy chce swo, w swoim zakresie prac, jakby to dociągnąć jak najszybciej, jak najlepiej. No to też jest troszeczkę jakby męskiego pewnie, że no chcę pokazać się, zrobię jak najlepiej, i lepiej, yy, taka lekka rywalizacja wewnętrzna, więc no, oczywiście zdrowa, tak? Spodobało mi się to, co mówiłeś przed chwilą też, że atakujecie swoje pomysły albo atakujecie okazje, które są do wzięcia, tematy. To jest bardzo fajna cecha i myślę, że to jest dobre podejście. Bo najgorzej jest, kiedy dwie osoby się zafiksują i zaczynamy, wiesz, nakładamy klapki na oczy i pewnych rzeczy nie dostrzegamy. I to mi brutalnie, że musicie atakować te tematy. Ale prawda jest taka, że gorsze, jeżeli są jest dwóch wspólników i we wszystkim się zgadzają i później jeden zakłada a Piotrek to na pewno przeanalizował, a Paweł mówi: czyta, a Ty mówisz, a Paweł pewnie to przeanalizował, i wchodzicie w coś, a później jest takie, po co my w ogóle to robimy, nie? Ty przecież to zaakceptowałeś. No nie, ja myślałem, że Ty to zaakceptowałeś, więc to jest dobre podejście. Tu jeszcze jedną rzecz dodam, bo um, chyba z dwa lata temu na naszym zjeździe absolwentów Robert miał taką prezentację, że generalnie e, w, w, przy wspólnikach 1 plus 1 daje pół, <l> albo jeden plus 1 daje 1, okay. czyli w zasadzie. Trochę jak w projektach na studiach czy w liceum, że jak miałeś projekt grupowy, to ktoś go ciągnął, a reszta po prostu a, była o, na to. pasażerze. I bardzo podobała mi się ta prezentacja, bo ona trochę dawała takie poczucie, żeby jednak sprawdzać, oczekiwać nie wchodzić zbyt szybko w tę współpracę, ale ona trochę była taka, znaczy, podobało mi się to spojrzenie, bo ono było przede wszystkim, Kwestionowało pewne oczywistości, ale to dobrze, bo tak, jak Paweł, czy ty atakujesz daną, daną inwestycję, że ona nie ma sensu. Tak samo było tutaj, że jeżeli będziemy zbyt ufni, bierzemy pierwszego lepszego wspólnika, nie przeanalizujemy tego, nie widzimy, na widzimy, że nam to nie wychodzi, ale i tak w to brniemy, to to w zasadzie nie jest wina tego, czy problem, że każdy wspólnik jest zły, tylko po prostu akurat nie działa to wspólnie. Nie? No tak, no, zle dobranej osoby do siebie, tak, no bo to właśnie musi być podobny styl życia, vibe i tym podobne rzeczy, no bo jakby Paweł był, nie wiem, młodszym czy starszym, ale powiedzmy, nie wiem, kasanową, by nie miał rodziny i skakał z kwiatka na kwiatek, to raczej byśmy po prostu wiele rzeczy prawdopodobnie by... E, miał inne priorytety po prostu w życiu, e, to myślę, żebyśmy się nie dogadywali na wszystkich innych pułapach, czy biznesowych, czy życiowych. A, a tutaj jakby jest ta kompatybilność, e, też mamy rodziny, dzieci i... Jakby podobne sporty lubimy, więc nie, no, to pomaga. A też, co mi się jakby przy tym pierwszym dealu w sumie, który zrobiłem razem z Pawłem, no to spodobało mi się to, że jakiekolwiek niejasności wyszły, to były rozwiązywane w trzy sekundy. Piotrek, to, to się nie podoba, albo tu i tu mamy problem, jakbyś go rozwiązał. No i to było coś niesamowitego, że faktycznie tam nie było niedomówień, a! Powinienem, nie wiem, 5 tysięcy, mniej więcej zarobić czy coś, tylko wszystko omówione, okej. Okay. Od nie wiem, zapłacimy za coś tam, bo nie wiem, wyszedł jakiś błąd na przykład. I nie, nie ma zwalania wątpliwości, e, odpowiedzialności na drugą osobę, tylko jest rozwiązywanie problemów natychmiast, co mi się bardzo podoba, bo jak to zawsze jest, czy nie wiem, w rodzinach, związkach, e, czy w biznesach, jakieś małe niedomówienia, a później po pewnym czasie rosną do niesamowitej rangi. Też od razu dodam jedną rzecz, bo jestem daleki od tego, żeby kogokolwiek namawiać, że on potrzebuje wspólnika, wiem, że są osoby, które sobie doskonale radzą same, które. Bo to jest takie podejście, które zmieniło się w mojej głowie, bo ja zawsze miałem wspólnika, zawsze od samego początku mojej działalności, ale tak naprawdę zacząłem się zastanawiać, nie mówię, że wiesz, tym idę w tym kierunku, ale że wiele rzeczy, które robi wspólnik, mógłby robić pracownik. Wiadomo, wtedy nie będziesz miał osoby, z którą zderzasz pomysły, tylko raczej delegujesz zadania i ta odpowiedzialność jest na tobie. Ale wiem, że część osób słuchając tego też będzie mogła na przykład się zastanowić: OK, to taki pracownik, który przed do mnie, to naprawdę podniósł standardy i oczekiwania w stosunku do dalszych rekrutacji, bo jest na przykład genialnym sprzedawcą albo świetnie organizuje ten remont. I to też jest OK, bo możemy to wykorzystać i do wspólnika, i do pracownika. No dobra, działacie wspólnie. Jest jeszcze Dominika od Pawła. Dodatkowe osoby w zespole, jak to wygląda? Właśnie teraz jesteśmy na etapie e, rekrutacji, prawdopodobnie na pół etatu, e, właśnie do prac typu stricte biurowych, administracyjnych, kontaktów ze wspólnotami i tym podobnych. Trzeba właśnie mieć więcej czasu, jakby na kreatywne myślenie i pozyskiwanie okazji, a nie zajmowanie się rzeczami, które właśnie tutaj można zdelegować, kosztuje to kilka tysięcy w skali całego biznesu. Powinniśmy już to zrobić dawno temu, czy ja prywatnie nawet. Tylko to właśnie zawsze było poczucie. Z jednej strony człowiek zarabia dziesiątki, setki tysięcy, a z drugiej strony szkoda na to, nie wiem, pięćdziesiąt tysięcy rocznie na pensję, bo, bo wydaje się, że za mało czasu, za mało pracy mamy dla tego pracownika. No i to widzę, że jest bardzo złudne, że nie wiem, nawet dwa dni w miesiącu, jak tracę na jakieś faktury, skanowanie czy czegoś, no to z perspektywy czasu wydaje się to Irracjonalne. Dokładnie. Zauważyłem trochę, że dla szefa, dla mnie, jest miejsce na jakieś narzekanie, na nudę. Się może nudzić biznes, może mnie nudzić projekt, ale jednocześnie, jak bardzo brutalnie by to nie brzmiało, w głowie miałem tak, że ta nuda się należy mi, ale na pewno nie komuś, kto pracuje ze mną dla mnie. Nie? I to było głupie, bo. Mam takie poczucie, że ja ciągle gonię za czymś nowym, gonię ciągle za nowymi projektami, te stare mnie trochę nudzą. I ja się dałem złapać na to, że mógłbym robić dużo więcej fajnych rzeczy, fajnych w sensie na przykład finansowym, ciekawych tematów, ale mówię, Jezu, zaś to nuda, nie? Czy ty masz z tym problem, ewentualnie jak sobie radzisz z takim podejściem, że robienie kolejnej nieruchomości jest nudne? Tak, po części też takie wypalenie branżowe mam, <gryw> albo miałem. E, po czym mówię, co z tego, czy zarobić 40 czy 80 tysięcy, tak? No to jest powiedzmy albo czy za miesiąc, czy za dwa, jak się przedłuży jakiś flip. No i tak mówię, kurczę, no w sumie podoba mi się życie. Przeskoczyłem na niesamowity poziom. No, i właśnie wracam, z jakiego poziomu startowałem, tak? Jak właśnie wracam do tego, że kiedyś zarabiałem, teraz na jednym flipie zarabiam dwukrotność mojej rocznej pensji. Czyli dwa lata musiałeś pracować, a ty na, masz... na jednego flipa powiedzmy. No to mówię, kurczę, Piotrek, żebyś był wtedy na etacie i dalej to ciągnął, to żebym, żeby mieć taki majątek, powiedzmy, czy tam taką wolność finansową po części to bym musiał zarabiać 20-30 lat, tak? I mówię, gdzie bym był za 30 lat? Bym był już starszym gościem z brzuszkiem, pewnie siedzącym na kanapie z browarkiem, gdzie no, to jest niedopuszczalne w moich ramach, jak był umysł, żeby e, tak prowadzić życie. Więc, I nagle wracam tutaj i faktycznie wyznaczam kolejne cele, e, czy to w branży, czy to w do, jakby w życiu osobistym. E, i, I tu mnie w sumie to napędza wtedy, jak weryfikuję to, że... Gdzie byłem, a gdzie jestem, jaką drogę pokonałem, to wtedy mi się robi miło i wracam z chęcią do, do pracy. Jakby. No tak, jest to ten element docenienia i wdzięczności za to, co mamy, jakkolwiek. By to nie brzmiało ezoterycznie, ale mi też to pomaga, bo jak sobie pomyślę, że w zasadzie żyję życiem, o którym kilka lat temu marzyłem. Nie? No tak. To jakim Prawem, czy dlaczego ja mogę mówić, że mi się coś nudzi, że coś jest niefajne, że te projekty są jakieś takie średnie? No jeżeli mi się coś nie podoba, to mogę to zmienić, mogę to zdelegować, mogę tego wcale nie robić, albo po prostu spojrzeć na to, że tak jak powiedziałeś, że ta droga, którą przebywamy, osoba, którą się stajemy, jest w sumie celem naszej pracy, a nie sam cel, który osiągniemy, czy ja zrobię kolejnego flipa, kolejny projekt, ma to mniejsze znaczenie. I wiem, jak abstrakcyjnie to brzmi, bo jakbym słyszał kiedyś, nie, powiedzmy 10 lat temu, ludzi, którzy dywagują o tym, że nudzi im się kolejny flip, na którym zarobią kilkaset tysięcy złotych i że to jest wielkie wyzwanie, to mówię: No, co za, co za gość. Nie? Ale prawda jest taka, że na każdym etapie naszego życia mamy inne problemy. Na początku nie wiem nic, nie wiem, co jest okazją, nie wiem jak rozmawiać, nie wiem, jak negocjować, nie wiem, jak remontować, nie wiem, jak sprzedawać. Wszystko wydaje się nowe, nieznane, straszne, przerażające. Jak robimy to już kilkadziesiąt razy albo kilkaset razy, to mówimy, a, znowu to samo. Nie? I gdzieś spoglądamy na inne problemy, że ci mają fajnie, bo mają inne problemy. No zawsze jest do kogo się porównać, tak? A ktoś zawsze jest wyżej niżej i, i można sobie rozwiązywać te niby problemy. E, aczkolwiek mówię, no tutaj mi się wydaje, że. Można właśnie, my dlatego też szukamy pracownika. To, co nam się nie podoba, właśnie typu praca biurowa, tak? Nie po to przyjdźmy w nieruchomości, żeby siedzieć przy komputerze czy przy skanerze, tylko mieć wolny czas albo robić coś większego w naszym mniemaniu, tak? Więc no to po to właśnie zatrudniamy pracownika teraz i delegujemy to, co nam się najmniej podoba w tej branży. A to, co nam się najbardziej podoba, czyli tak jak mi na przykład negocjacje zakupu, e, szukanie tych okazji, e, no i z tego mam największy fan. To może jeszcze podrążę, czym się zajmujesz, bo e, wydaje mi się, że też ja na przykład szukałem antynudy, ekscytacji, w robieniu różnych projektów, tak? Raz to jest jakieś mieszkanie, raz to jest jakiś pakiet mieszkania, raz to jest jakieś piętro, raz to jest kamienica, wiem, że u Was jakieś działki, raz to jest trochę inny temat, że tu mamy jakieś udziały, tu mamy jakieś zadłużenie. To, to jest też taki Wasz kierunek tej ekscytacji, odkrywania nowych możliwości w Tak, na pewno. U mnie to było, że część biznesu przerzuciłem w trudne tematy. Jakieś udziały, domy, mieszkania z lokatorami, jakieś tam sprawy spadkowe, nierozwiązane sytuacje prawne z nieruchomościami, właśnie jakieś działki rolne, nierolne. Tutaj faktycznie to był dla mnie troszeczkę ekscytacji, mm -hmm. po czym y, jednak dalej to musiałem wypośrodkować, bo na przykład to są bardziej czasochłonne tematy, więc dalej je flipy robiłem. I Paweł, w sumie tak, to jest bardziej, jakby jest moja mocniejsza strona, na przykład z wiedzą i jakby w trudnych tematach, a Paweł z kolei y, też specjalizuje się, w, też miał doświadczenie w nadbudowach kamienic, w takich bardziej większych, jakby inwestycjach. Więc tutaj, właśnie, kolejna rzecz, że się uzupełniamy. Nasz zakres wiedzy nagle robi się ogromny, bo możemy i kupić udziały w kamienicy, którą nadbudujemy. Tak, nagle jest dużo więcej możliwości przez połączenie sił, po prostu. Też to przeżywamy, bo faktycznie dołączyliśmy. Do naszego zespołu, czy do, na jedną firmę, zrobiliśmy właśnie ze wspólnikami, którzy mają zupełnie inny zakres kompetencji, i tak się dobraliśmy, że oni lubią to, czego my nie lubimy, a my lubimy to, czego oni nie lubią, e, i w sumie jakoś fajnie to wychodzi. E, Także faktycznie ma to gigantyczne znaczenie. To jeszcze taką jedną rzecz dodam, bo to jest śmieszne, że ja się na tym złapałem, że w zasadzie dziesiąty rok leci nie? i wciąż odkrywam w nieruchomościach rzeczy, które totalnie nigdy tego nie robiłem. Jest to świeże, jest to nowe. Um, I nagle mówię, kurde, ja po 10 latach tyle nowych rzeczy się dowiaduję. Ciekawe, co będzie za dwadzieścia, w sensie za kolejne 10. No tak, wydaje się, że Ty jako już tutaj stary weteran, znany, przerobiony dużo tematów, to już powinno być, że nic Cię, dosłownie nic Cię nie powinno zaskoczyć. Wiesz, to też chronię tak trochę to, żeby... Nie na wszystkim się muszę znać, tak? Nie znam jakichś tam technikaliów, jeżeli ktoś ma zespół, czy to wspólnik, czy pracownik, który się na tym zna, to ja nie muszę znać totalnych szczegółów. Ja to umiem pospinać biznesowo i na przykład mnie to mega stresowało, tak życiowo i wewnętrznie, że prowadzę firmę, gdzie ja nie znam każdego elementu. I to jest w ogóle tu, wchodzimy w taki temat, że mój przyjaciel prowadził firmę IT przez lata i on nie umie napisać linijki kodu. Ale miał firma IT, programistów, zespół, project managerów. On nie potrafił, on potrafił wspinać biznes, zarządzać ludźmi, ale oni to za niego robili. I to jest taka pierwsza rzecz, która uświadamiam sobie, No nie muszę się na wszystkim znać, nie muszę o wszystkim wiedzieć. Ważne, że spinam to klamrom. A druga rzecz w sumie to jest taka, że trochę, tak jak powiedziałeś, to męskiego, ego, czy w ogóle ego. Że jak to tak ty głupio, że co ludzie powiedzą, jak się dowiedzą, że ja czegoś nie wiem. I staramy się po prostu wszystko trzymać, wszystko obejmować, a to nie jest w ogóle droga do sensownego biznesu. Tak, na początku miałem ten problem, bo jakby że byłem elektrykiem, pracowałem jako elektryk, no to powiedzmy, jestem manualnym e, gościem, który umie zrobić bardzo dużo rzeczy. Pierwsze remonty zacząłem przez to robić sam e, i to było moje przekleństwo. I też troszeczkę tak e, kiedyś patrzyłem, że co to za flipper, jak on nic nie umie zrobić, nie zna się w sumie, on robi dziesiątki flipów. A w sumie nie ma technicznej wiedzy, nie wiem, jak gładź położyć, tak? I dla, ale to jest w sumie po czasie oczywiście doszedłem do tego, że to jest błogosławieństwo jego, a moje przekleństwo, że ja się znałem, bo właśnie się za to łapałem i, i chciałem to robić albo robiłem, a w sumie to nie jest potrzebna wiedza do flipowania, tak? Czy podtak, musisz yy, nie musisz być stolarzem, żeby robić flipy, tak? Ani mieć wiedzy takiej, tylko zatrudniasz osoby, które to robią. Za ciebie. No to tak samo jak w trudnych tematach. Ja oczywiście wiadomo, że nie jestem w stanie znać całego kodeksu e, cywilnego, czy karnego, <grafię> jakie są konsekwencje w różnych tematach, tylko po prostu wynajmuję prawnika do tego, czy adwokata, e, żeby pewne rzeczy poprowadził za mnie, bo nie jesteśmy w stanie, tak jak mówisz, znać się na wszystkim. Byle sobie wyrobić takie podejście, że problem to nie problem, zawsze znajdzie się rozwiązanie, albo znajdzie się ktoś, kto wie. Jeszcze taką jedną rzecz dorzucę, bo to mnie śmieszyło, że. Jak ostatnio odkryłem taki, na no jeden patent, uh, nie nagrywałem na naszej grupie w kontekście udziału, wynajmu, zarządzania tymi udziałami w kamienicy, wynajmu tego, co jeżeli się znajdą właściciele itd. i tak dalej i to mi się wydawało takie abstrakcyjne. A ty tam, no to jest proste, to, 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 to i to, 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 a jeszcze taki jest patent, tu, 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 tu. Ja mówię, kurde, że ja to wiesz, odkrywam, chcę się czymś podzielić, a ty w ogóle takie, no dzięki, wiem. I jeszcze to rozszerzasz. ja mówię, niemożliwe to jest. Bo to wtedy o te udziały, że można wynajmować, jak ma się udziały, tak? No tak, to ty w sumie napisałeś, że tutaj odkrycie. A ja już tam od pół roku mam takie mieszkanie. <laughs> tak. E, no tak, tak, są takie sytuacje. No ale w sumie to znowu z kolei pokazuje, że właśnie, czy grupy, czy starczy napisać, zapytać. E, i... No ale to tak samo jak wychodziło przy szkole... na pierwszym szkoleniu. Wydawało się, że człowiek jest zielony. No, dwa, trzy dni wiedzy i A, otwarta buzia i co mamy z tym robić. Podobnie mieliśmy wczoraj z Danielem, jak pokazał, jak wygląda. Mm jakby zakres rekrutacji pracownika? No to złapałem się za głowę. Mówię, Nie, no przecież po co asystentkę czy komuś robić taką analizę i wszystko, że zajmuje dosłownie kilka ładnych tygodni z osoby, tak? No i tam wystarczy się go zapytać, jak wytłumaczył, pokazał jakie są powody tego i jednak warto, bo ten człowiek zostanie z nami na przyszłość i jak teraz źle to źle podejdziemy jakby i ominiemy te błędy, te lampeczki, które powinny być informacją, że odrzucamy daną osobę, bądź musimy się przyłożyć do danego etapu rekrutacji, to byśmy, tak jak przy Flipie, nie kupuj czwartego piętra, to po prostu ta transakcja, czy ten pracownik będzie nieudany i będziemy mieli zmarnowany x czasu. Dla kontekstu dodam, bo tutaj powiedziałeś o Danielu, z Danielem też na pewno będę nagrywał w niedalekiej przyszłości. Prowadzi Daniel firmę ze swoim wspólnikiem, gdzie w ogóle flipują mnie jeżdżąc do mieszkań, bo robią to pracownicy, wszystkie systemy, procedury poukładane, i wczoraj ta dyskusja właśnie tego dotyczyła. I powiem Ci, że za każdym razem, jak um, tak, może jeden wyznacznik, często to, co te osoby powiedzą, takie, które mają super doświadczenie, zresztą też rozmawiałem z inną osobą, która ostatnio rekrutowała, no to tysiąc, dwie, tysiąc, prawie 300 civików, setki rozmów i tak spotkań i sobie myślimy, po co tyle pracy, nie? po co tyle pracy, żeby wybrać jedną osobę. Ale prawda jest taka, że jeżeli mamy siebie tylko i zatrudnimy drugą osobę, to w zasadzie to ona odpowiada za połowę firmy. Nie? Dokładnie. I teraz jeżeli podejmiemy złą decyzję na starcie, to ona ma gigantyczny wpływ, dokąd w ogóle będziemy zmierzać. To jest olbrzymie, bo jeśli ją poświęcimy czas, trzy miesiące ktoś popracuje, wdrożymy go, a on odejdzie, albo jemu okazuje się, że źle dobraliśmy temu człowiekowi, się ta praca nie podoba, no to mamy zmarnowane czas przed, po i znowu kolejną rekrutację, czyli mamy kilka, pięć miesięcy na przykład zmarnowane, więc popatrz, ile Twój czas jest warty. Pięć miesięcy ty byś stracił i jesteś w stanie ile zapłacić za to. To też jest, tu mi pod, e, daje do myślenia, że ktoś jakiegoś headhuntera, czy coś takiego, pewnie nie, zrobię to sam, tak. Przecież taka usługa może być warta 10, 20, 50 tysięcy i to może być super wydane pieniądze, żeby ktoś tą rekrutację zrobił profesjonalnie za ciebie i tobie przedłożył, nie wiem, trzech kandydatów e, i rozwiązał twoje wszystkie problemy. To tak jak ze szkoleniami, ktoś oczywiście może 100 tysięcy godzin poświęcić e, błędy swoje czas, tylko czy chce ten czas marnować, czy może właśnie na czymś doświadczeniu się nauczyć. Dokładnie jak z okazjami, że jeżeli zbyt szybko zdecydujemy się na mieszkanie, gdzie już od początku są jakieś czerwone flagi, kurczę, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba, to jest średnie. I no niestety w rekrutacji też tak jest. Mieliśmy momenty kiedyś rekrutowaliśmy, już wiesz, to jest kilkanaście, kilkadziesiąt rozmów, I już masz ich dość serdecznie albo casting na dobrą ekipę remontową. Już masz absolutnie tego dość. Już by chciał to wszystko rzucić i akceptujesz, wiesz, to nie chodzi nawet o osobę, bo ona może być świetną osobą, ale nie dopasowaną do ciebie, nie dopasowaną do roli i przymykasz oko i później już wiesz, mija miesiąc i ty już wiesz, że. <słuch> tak, ale ty właśnie tak jak mówisz, jak pojawiają się te flagi, to z doświadczenia wiemy i dalej czasami popełniamy te błędy z wygody, z lenistwa. Właśnie, a tutaj wspólnik pięknie się uzupełnia, no bo tu już nie weźmiesz, dobra, nie wiem, wezmę gorszą ekipę, leps w sensie przyprzą czy coś, ale tu już odpowiadasz też przed drugą stroną, nie tylko przed sobą. I tu wspólnik też jest, no mnie napędza to, że właśnie tu już nie możesz dać ciała, bo odpowiadasz za kilka osób, jakby musisz wewnętrznie, no wiadomo, nie muszę się tłumaczyć za swoje decyzje, jak jesteśmy wspólnikami, ale wewnętrznie. Sam siebie jednak motywujesz, żebyś nie musiał się tłumaczyć, jak popełnisz błąd albo za twoje jakieś zaniedbanie e, przedłuży się na przykład flip, tak? Słuchajcie, jeżeli temat flipów, inwestowania w nieruchomości jest dla Was interesujący, to dla widzów mojego kanału przygotowałem konferencję flip 2.0 online. Jest to cała sobota z poziomu Twojego komputera merytorycznie wraz z moim wspólnikiem. Czasem Piotrek też się pojawia na tej konferencji. Możesz odebrać sobie bilet bezpłatnie za 0 zł w linku poniżej. Ja Tobie, Piotr, dziękuję. Trzymam kciki za współpracę. Życzę powodzenia w rekrutacji. Piątka. Dzięki wielkie. Dzięki.